Cześć, ja mam na imię Kinga. Ze mną moja piękna żona. Cześć. Przedstaw się ładnie. Dzień dobry, mam na imię Beata. Mam ileś tam lat i czuję się świetnie. Witam wszystkich. A wy trafiliście na kanał Keto Travelers. Słuchajcie, no jest problem. Jest problem, ponieważ miał być rosół. Ponieważ dużo osób chciało ten rosół i ja no nie byłam przekonana do tego, żeby go zrobić, ale jeżeli wy chcecie, to my robimy. Oczywiście. Nie zagalopowujmy się wszystkiego, nie zrobimy, co tam sobie będą chcieli, nie? No ale jeżeli, jeżeli pytamy, nie, chodzi mi o to, że pytamy, co chcecie, wybieracie, a tak jak było z Beaty odcinkiem. Mogę powiedzieć, co się stało z rosołem? O białku. No, a to znaczy, co chcesz powiedzieć? Że chłopaki strzeli. No właśnie, słuchajcie, no miał być rosół i naprawdę chciałam go zrobić. Chciałam go zrobić, ale z dwóch powodów go nie zrobię i zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze, otworzyłam naszą szafkę, gdzie trzymam warzywa, wyjęłam wszystkie warzywa, już tam pięknie, ładnie sobie marchewkę obrałam do filmu, no i wyjęłam pietruszkę. No i słuchajcie, pietruszka nam skisła, no. Normalnie, słuchajcie, waliło takim kiszoniakiem, no. Obrzydliwstwo. To czekaj, zaraz napiszą w komentarzach, że przecież się je, kiszone warzywa teraz są mocne. Nie, ale to było takie obślizgłe i w ogóle, słuchajcie, no nie. No i to jest pierwszy powód, cieszysz dla którego się? Dzisiaj nie będzie rosołu. Nie no, jeżeli wybraliście, no to ja go zrobię, tak? Tylko kiedyś nie teraz. Tam. Nie tym razem. A drugi powód jest taki, że sprawdziłam wszystkie moje zioła, no i nie mam lubczyku, a uważam, że rosół bez lubczyku jest po prostu gorszy. Takie jest moje zdanie, więc słuchajcie, miałam się ale robić... Ale gdzie my ten lubczyk tu kupimy? W polskim sklepie. Będzie, tylko suszony. Dobra. No, więc słuchajcie, no miałyśmy zrobić rosół na perliczce, kupiłyśmy sobie perliczkę, no i będzie perliczka pieczona. Tak, w zamian za to dzisiaj będzie kurczak z frytkami, z małą różnicą. Ani to nie będzie kurczak, ani to nie będą frytki. Więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszamy do oglądania. Jeszcze jedna sprawa, słuchajcie. Zanim się ruszymy do kuchni, bo całkiem nieźle nam się tu siedzi. Tak, jest piękna pogoda dzisiaj i spędzamy czas w ogródku, ale mamy jeszcze jedną sprawę do was, słuchajcie. Ponieważ jak wiecie, albo i nie, to się zaraz dowiecie. My do tej pory na 1000 subskrypcji zrobiłyśmy taki odcinek specjalny. Na 2000 subskrypcji też zrobiłyśmy odcinek specjalny. No i teraz zbliżamy się wielkimi krokami do 3000. No i słuchajcie, pomysł jest taki, że zrobimy sobie takie... Postaramy się odpowiedzieć na wasze pytania, więc jeżeli macie jakieś pytania do nas, na które chcecie znać odpowiedź, mogą to być pytania na każdy temat. Oczywiście je przefiltrujemy i pytania, gdzie mąż, się nie pojawią. No jak to? To już wszyscy wiedzą, że go zeżarłyśmy. Więc słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania i my dobijemy do 3000 subskrypcji, więc subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo brakuje nam 190, ale lubimy sobie tam na przyszłość zaplanować odcinki. To zadawajcie pod tym filmem, my zbierzemy je do kupy i nagramy sobie taki chillowy odcinek w ogródku albo gdzieś na spacerze, po prostu odpowiadając na te pytania. Mhm. Czy chciałabyś coś dodać jeszcze, kochanie? Bo ja dzisiaj gadam i gadam, a ty taka cichutka? Nie. Chora jesteś? Chyba za dużo słońca. Da cię przygrzało trochę. No, więc my zmywamy się do kuchni za chwilkę. Jeszcze tu trochę posiedzimy. Ale wy, z wami widzimy się już w kuchni, pokażę wam jakże skomplikowany przepis na to, jak upiec perliczkę. Kurczak z frytkami w wersji keto. Bez kurczaka i bez frytek. Tak. Także witamy was w naszej kuchni. Beatka za kamerą, a ja wam pokażę, jak przyrządzam perliczkę. Za każdym razem robiłem inaczej, ale tym razem zrobię tak. Mamy tu perliczkę. To jest taka mała kurka dzika. Tak, tu nie jest dużo mięsa. Więc czarnymi nogami i czarnymi piórami. Jest dosyć tłuściutka. Tu mam wklejak Beata. Pozbywała się piór z niej, bo ona była taka niewyczyszczona do końca. Te nogi są takie czarne, ale oczywiście ich nie zjemy, tylko będziemy to piec. Co się czyści perliczkę. No bo skubana, zobacz, nie? Ma takie piórska. Tak się czyści perliczkę z piór. Nie mogłam zwykłej. Pokaż, czego używasz. No co, kombinerki mam zwykłe.
No bez kitu, no zobaczcie jakie ma. O, wyszło. Pinga nie lubi tych piór, mi one nie przeszkadzają, bo to się i tak spiecze wszystko, ale zawsze Pinga chce je wyciągnąć. Pewnie tych skrzydełek nie zjemy. Nie? Czemu? Nie, one nie będą dobre. Spieką się, tu jeszcze są. To jest jakaś dzika kura, patrz. To jest perliczka mi. I ona pod pachą ma czarne włosy. Nie ogoliłaś. Patrz. Nie ogoliłaś. Już mam. Więc słuchajcie, ja mam tu taką miksturę. No i tak, tu w środku jest olej z awokado, ponieważ będę to wcierać. I mamy czomber. O, ja chyba tego nie lubię. Lubisz. Okay. Majeranek, tego nie lubisz. Pieprz kajen. I papryka. To wszystko jest w tej miksturze? To wszystko jest w tej miksturze, plus do tego jest jeszcze sól. Niedużo tej soli. No, więc słuchajcie, jak ja to robię. Pakuję do michy. Wylewam miksturę na kurkę. I teraz będę ją masować, żeby się zrelaksowała, bo jest pyszniejsza. Dla ludzi o słabych nerwach proszę wyłączyć, bo będę to robić ręką. I teraz bierzemy i nacieramy. To ona zmieni trochę kolor. Tak, zmieni. Dużo, bo to jest papryka. Dała? Nie, nie dużo. Chyba. No, więc nacieram, jak natrę, to do Was wrócę. No, to nie jest zbyt pasjonujące. Kurka się prezentuje tak. Widzicie? Dawaj, rzucaj to. Ja ją kładę piersiami do góry. I teraz wrzucam ją do... Zostaw mi miejsca trochę na moje frytki. Za chwilę do tego dojdziemy. Dobra. Wrzucamy 180 stopni i piekę, dopóki się nie zrobi. Brzuch jej się... Nie, nie, nie. To jest wyliczone na tą dużą tam. O! Jest 180 stopni, pieczemy górę-dół i pieczemy, dopóki się nie zrobi. Z godzina dobra to była mniej więcej. A teraz... Przekazuję pałeczkę Beacie. Beata Wam opowie o swoich frytkach. Dobra. Mam już i nie zawaham się go użyć. Dobra, słuchajcie. Ja akurat miałam ochotę dzisiaj na frytki. Frytki to tak nie do końca w tej diecie ketogenicznej się wpisują. Jest takie warzywo. Dużo ludzi go nie stosuje. Z różnych powodów. Generalnie to jest brukiew, słuchajcie. To się w Anglii nazywa, pod różnymi występuje nazwami. Swede, nie wiem jak to się wymawia, nazywa się to też rutabaga, też nie wiem czy poprawnie to wymawiam, ale to jest brukiew, po prostu to jest brukiew. Ja Wam powiem ciekawostkę. Poczekaj, to przypomina w smaku, to jest takie pomiędzy batatem, słodkim ziemniakiem, a jest to słodsze generalnie, tak? No, może to zastąpić komuś frytki, mi zastępuje, ja to lubię. Kinga nie, bo... Ja nie lubię, ponieważ to jest... Tak, ponieważ to jest słodkie, a jeszcze jak usłyszałam od mojej mamy, że kiedyś na wsi to się karmiło tym krowy i świnie, więc już całkowicie mi przeszła ochota. No ale Beata lubi, a ja nie jestem zbyt wielkim fanem frytek. Nie lubię frytek, wolę ziemniaki tłuczone. Do obiadu, więc no ona będzie sobie to jadła, ja zjem mięsko. A w porównaniu do ziemniaka, ziemniak ma około 20 gram węglowodanów na 100 gram ziemniaka, a na przykład taka brukiew ma 9 albo 8, jeśli się nie mylę. Będzie to miało jakiś tam inny, jakiś indeks glikemiczny, jeżeli na to musicie zwracać uwagę. To tak samo jak, nie wiem, pieczona marchewka, czy pieczony seler, czy pieczona pietruszka, tak? Ale no z dwojga złego w low carb to się spokojnie może wpisać. Dzisiaj nie ma rosołu, kura z frytkami, ani to kura, ani to frytki. A jeszcze powiedz, ile będziesz to piekła? A, tak, więc aż się zrobi, ale myślę, że
Myślę, że 30 proszę, minut. A jak ja tak mówię, to ty mówisz zawsze, że źle. A, bo nie pamiętam, ja nigdy nie robiłam tego w piekarniku, szczerze mówiąc. Czasami jak mam bardzo ochotę na frytki, a chcę być bardziej restrykcyjna, to robię to, ale robię to tylko dla siebie, nie chcę mi się kupować, bo Kinga nie lubi, nie zjada. Ona nie lubi słodkiego posmaku, a ja lubię. Więc ja zwykle jak robię, to tnę po prostu w mniejsze talarki. I robię sobie to na patelni. Na patelni widzę, czy to się zrobiło, czy to się nie zrobiło. To się dosyć szybko karmelizuje, więc trzeba uważać, żeby tego nie spalić. Ale bardzo, bardzo dawno nie robiłam. I teraz nie wiem, ile to potrwa w piekarniku. Obstawiam, że z pół godziny. Nie będę tego polewać też żadnym tłuszczem, bo skórki na pewno się wytopi trochę tłuszczu, więc użyję tego tłuszczu, który tam jest. Czyli pół godziny będzie siedziała kurka w piekarniku, po pół godziny wrzucę to, wymieszam, żeby to miało trochę tłuszczyku, posolę, popieprzę i będzie siedziało następne pół godziny w piekarniku. I tyle. Cała filozofia. Prosty obiad. Minęło 45 minut, kurka wygląda tak, trochę spuchła. Mogę ją dziabnąć? Dziabnij. Niby dobra będzie skórka. Dobra, no zobacz, podeszła ten. No właśnie nie wiem, kurde. Mało tłuszczu wyszło. No mało, chyba poleję jednak trochę te. Dobra, ja je wrzucę. To ja wrzucę, no nie wiem, to wrzucę je gdzieś tu, co? Kurka, posuń się troszkę. Tu mamy tą brukię. Tak. Jedzenie. Strasznie dużo tej brukwi jest. No dużo, chyba będę musiała wszystko sama zjeść, skoro ty nie lubisz. Patrzcie na jej minę, patrzcie. Dobra, ja to na razie rzucę tu i przegarnę. Może nie, może styknie tego. Czekajcie, wezmę sobie coś. Coś, żeby to pomaczać. I przegarniemy. Będziesz miała takie frytki. No tak, taki właśnie jest plan. Mam nadzieję tylko, że się zrobią, a się nie zjara kurka. No, trochę tego oleju. Tak, chyba styknie. Po prostu trochę wytaplam je tutaj w tym i... I wrzucamy to z powrotem do pieca. No a pół godziny, tak? Tak, spróbujemy na pół godziny, zobaczymy jak one będą wyglądać. One się pewnie zarumienią, bo mówię, one mają dosyć stosunkowo dużo cukru. Niby mają mniej węglowodanów, ale są słodkie w smaku. Takie bardzo śmieszne to jest i bardzo mocno się karmelizują, przynajmniej na patelni, więc może to takie mało teraz. Posuń się jeszcze trochę, kurko, potrzebuję tłuszczu z ciebie. O, tak to mogłam od razu zrobić. No to sobie, tak, nie będziemy dawać więcej tłuszczu. Olej, moje spodnie. Spodnie? Nie, jest ok. Jestem uratowana. Ty czy ja? Ty. Dobra, spoczko. Myślę, że będzie gitara. Wyciągnęłyśmy frytki, Beaty siedziały pół godziny? No, z 30-35 minut. Tak się to prezentuje. Frytki pływają w tłuszczu, Beacie nie przeszkadza. Ja ich nie tknę, bo nie lubię. Nakładamy na talerz i będziemy konsumować. Mistrz noża w tym domu. Czekaj. Dupy się pozbędę, bo tego nikt nie zje. Ja na pewno nie zjem dupy. Koty też nie jedzą, bo to za dużo przypraw. Ło, będzie rozpadająca się. To dobrze, taką lubimy. Ale pachnie. Pokaż, jak wygląda w środeczku. O, cycuszek, dobry. Cycuszki są zawsze dobre. Jaka dumna ze swojego żartu. O. Tak się prezentuje. No patrz, jak woda dużo wyleciało. Tłuszcz, zobacz ile tłuszczu miała. No patrzcie. Tutaj. To jest tłuszcz. Fuj. Batka jeszcze zrobiła awokado do obiadu. No, miałam ochotę dzisiaj na awokado. Miałyśmy ochotę na awokado właśnie. Mój talerz się prezentuje, tak? Czyli mam tu nogę. Pewnie więcej nie zjem. Zielenina, czyli sałata z kwaśną śmietaną i wspomniane wcześniej awokado. Zaraz Wam pokażę talerz Beatki. A Beatki talerz składa się z dwóch talerzy, czyli ma tutaj, nałożyła sobie pół, ciekawe czy zje. Nie, no nie zjem przecież całego. Ma awokado nałożyłam... i sobie odsącza jej frytki. Tak, bo stwierdziłam, że nie chcę aż tak bardzo dużo tłustych frytek, bo one strasznie wchłonęły, w ogóle nie są prawie słodkie, tak jak zwykle, więc musiały bardzo mocno wciągnąć olej. Smakują przyprawami. Nie, trochę słodkie są. O, spoko.
Okej. Okay. Kończymy, kończymy, bo Pasia na stole siedzi. Ja już jestem głodna, nie mogę się doczekać. Także słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Taki trochę nieplanowany odcinek, no ale wiecie, no pokazujemy Wam normalne życie, tak? Jak coś skiśnie, to trzeba wymyślić coś nowego. My mamy dzisiaj pieczoną perliczkę. Wiemy, że będzie dobra, bo już jadłyśmy pieczoną perliczkę. Była spoko jak dla nas. Pamiętajcie o pytaniach, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to w komentarzu. Nie będziemy na nie odpowiadać tym razem w komentarzu. Odpowiemy na komentarze, które nie będą pytaniami. A pytania zostawimy sobie na oddzielny odcinek, więc jeżeli jesteście ciekawi naszych odpowiedzi na cokolwiek, to pytajcie. To pytajcie. A my teraz zabieramy się za konsumpcję, bo obie jesteśmy głodne. Nic nie jadłyśmy jeszcze dzisiaj, więc trzymajcie się. Cześć.